Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co to są te koła Forza montowane w Ridleyach. Tutaj mamy dwa Feniksy. Pierwsze, co sobie zrobimy, to zobaczymy, jaka będzie różnica w wadze z ciekawości w tych Feniksach. Jeden to jest, powiedzmy, zeszłoroczny Feniks na Ultegrze 11 biegów DI2 i tańszych kołach, właśnie sygnowanych Forza, a drugi ten waży 7820. O jednym i drugim więcej znajdziecie materiałów na naszym kanale YouTube'owym. Link do tych rowerów umieszczę pod filmem. A drugi to jest tegoroczny na 12-biegowej Ultegrze, ważący 7580, czyli sporo lżejszy. 7590, czyli sporo lżejszy. Różnice są takie, że mamy inne siodło, inne właśnie koła, inne opony, 12-biegową nową Ultegrę i to tyle chyba. Siodło, opony i Ultegra. Tym się różnią. Teraz wyciągnę z nich obydwu tylne koła i zobaczymy, jaka jest różnica. Na pewno gołym okiem już widać, tak jak chociażby w kołach Dandy Horse, o których film też znajdziecie u nas na kanale. W wyższym modelu są straight pulle, czyli szprycha prosta, bez zagięcia jotki, a w tańszym znajdziemy zwykłe jotbendy, czyli takie tańsze rozwiązanie. Drugi test będzie trochę fałszywy. Zważymy, ile ważą koła jedne i drugie. Poważymy je osobno, uzbrojone w opony i w dętki, ponieważ one się trochę różnią oponami i dętkami, no to ten też test będzie lekko sfałszowany. Tu mamy 1,21, a tu mamy 1590, czyli razem mamy 2,8 za kompletne koła w jednym przypadku, a w drugim mamy 122, czyli dokładnie to samo, 10 gramów nawet ciężej, i 157, czyli razem 2,790, w zasadzie ta sama waga. Jak się człowiek cieszy, to się diabeł śpieszy, także film niestety będzie leciał nam na zwolnieniu, bo kamera się wściekła. Tu widzicie bębenek, co ciekawe, jest on zarówno pod kasety Campagnolo, jak i pod kasety Shimano, czyli bez wymiany bębenka możemy zastosować jedną i drugą kasetę. Tarcze hamulcowe, w tańszych kołach mamy mocowanie na center lock, w droższym kole mamy mocowanie na 6 śrub. Te tarcze na 6 śrub są teoretycznie dostępne lżejsze. Jeżeli chodzi o ogumienie, tańsza opona z dętką leci na wagę. Mamy tutaj 370 gramów. Jeżeli chodzi o lepszą oponę z dętką, leci na wagę i mamy tutaj wagę też 370, czyli obydwie te gumy ważą tyle samo. Aż nie do wiary, bo ceną różnią się znacząco, ale nie chcę być inaczej. Także tutaj wyjmę sobie może dętki z gum i zważymy same opony. Corsa leci na wagę topowa opona 250 gramów, ale należy się spodziewać, że Rubino też po wyjęciu dętki pokaże podobny pomiar, 250. Dokładnie tyle samo waży zarówno tańsza, jak i droższa opona. Teraz na wagę lecą same koła, no koła z tarczami. Najpierw tańsze koło z tarczą na center lock 950 gramów, potem mamy drugie koło, wyższy stożek, leci na wagę, tarcza na 6 śrub, teoretycznie lżejsza, 910 gramów, czyli koło, mimo że ma wyższy stożek, to jest 40 gramów lżejsze. Odkręcimy tarcze hamulcowe i jedziemy. Najpierw na wagę leci koło tańsze bez tarczy, Levanto Disc Brake
850 gramów, same koło już tylko z opaską pod tubeless. Droższe koło Vardar Disc Brake o wyższym stożku, troszeczkę innej konstrukcji obręczy, 800 gramów. Czyli mimo że koło ma wyższy stożek, to jest jednak ciut lżejsze od koła tańszego. Koła różnią się też minimalnie od strony wizualnej. Koło tańsze ma jednolity czarny kolor. Podejrzewam, że ten karbon jest jakoś tam lakierowany, a koło droższe na wyższym stożku, tutaj na tym poruszonym filmie nie do końca to widać, ale mam nadzieję, że widzicie taką charakterystyczną karbonową łuseczkę. Także wizualnie te koła się od siebie troszeczkę różnią. Obydwa wyposażone są w dokładnie te same bębenki na trzech zapadkach, dokładnie te same osie. I fabrycznie, jak już mówiłem, wyposażone są w opaski do systemu tubeless. Także wystarczy założyć zawory i można przerobić je na tubeless. Jeżeli chodzi o pracę bębenków, to są obydwa cichutkie. Teraz pomiar sufmiarką. Wysokość niższego to jest 38 mm i szerokość to jest 19 po wewnętrznej. Wyższy model kół Forza Vardar Disc Brake ma 45 mm z wysokości, natomiast szerokość, co ciekawe, ma zmienną, bo od 27 w najszerszym miejscu do 22,3 przy samym rancie obręczny. Wewnętrzna szerokość tej obręczy to 17, czyli 2 mm mniej niż w kole tańszym. Wysokość 45 mm. Jeżeli chodzi o szprychy, to przód i tył jest na 24 szprychach. Podobnie zresztą jak tańsze Levanto, które mają 38 mm wysokości, też mają po 24 szprychy z przodu i z tyłu. Do rozebrania piasty kół potrzebujemy dwóch kluczy 12 mm, ale o tym opowiem już na normalnie nagranym filmie. Oczywiście złośliwość rzeczy martwych, a kamera przełączyła się w tryb szybkiego filmowania, czy jakoś tam time wrapa, wszystko jedno. Także tutaj musimy zrobić lekką powtóreczkę. Żeby rozkręcić to koło, potrzebne były dwa klucze ampule 12. Po poluzowaniu tych nakrętek możemy koło rozkręcić. To idzie łatwo. Rozkręcamy aluminiowe konusy i naszym oczom ukazuje się las. Przewróć stronę. Trzy zapadki stalowe, tak zwane pieski. System uszczelnieniowy, kanalikowy, taki dość ciekawy. Aluminiowy oczywiście bęben. Stalowa bieżnia pod zapadki. Klasyczna konstrukcja piasty w środku. To samo znajdziemy w drugim kole, którego już rozkręcał nie będę. Mam nadzieję, że ten materiał przybliży Wam trochę koła Forza. Ja będę uciekał, bo doba nie jest z gumy. Ten bałagan po mnie na szczęście posprzątają chłopaki, a ja jako, że dzisiaj dzień wolny, dobija 18, lecę na kolejne spotkanie, a potem załatwiać następne tematy, bo noc nie jest z gumy i się nie rozciągnie. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Hej!